Panie marszałku, panowie ministrowie, generałowie, ja nie chciałem uprawiać teraz polityki, chciałem wyrazić informację, opinię środowiska wojskowego z Warmii i Mazur, z którym prowadziłem rozmowę. W krótkiej notatce, którą sobie przygotowałem, po pierwsze środowisko z Warmii i Mazur uważa, że jest to krok w dobrym kierunku. Idea połączenia to tendencja światowa, która ma miejsce przecież teraz. Jej zastosowanie w systemie dowództwa Wojska Polskiego prowadzi do unowocześnienia tych struktur. Zmniejszenie liczby ośrodków dowodzenia również jest słuszne. Zmiana ta ma funkcjonalny charakter. Wyłączenie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z grupy podmiotów dowodzących spowoduje, że podział kompetencji będzie bardziej przejrzysty. Dotąd ten podział był niejasny, a kompetencje rozproszone. Mówiło się nawet o tym, że jest więcej dowódców jak wojska. To jest opinia środowiska. To jest opinia środowiska. Nie uprawiam, powtarzam jeszcze raz, polityki. I mam to środowisko, z którym prowadziłem rozmowy, też zgłasza problem, który uważa, że powinien być rozwiązany w najbliższym czasie, o czym żeśmy z ministrem Siemoniakiem rozmawiali, a mianowicie artykuł 11b ustęp 2 punktu 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej określa zakres działania dowódcy operacyjnego. W tych zapisach powtarza się formuła w czasie pokoju, w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny. Nie do końca jasne jest dla mnie, co to są te sytuacje kryzysowe. Artykuł 228 punkt 1 Konstytucji RP mówi o sytuacjach nadzwyczajnych. Są to stan wojenny, wyjątkowy oraz klęska żywiołowa. Może warto byłoby doprecyzować te terminologiczne niejasności. Skończyłem i dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze.